ciekawą sytuacją. Prześledźmy to w zwolnionym tempie. Obiekt wchodzi do sali. Dostrzega portfel, zapalił lampę ostrzegawczą. Proszę zwrócić uwagę, że jest to coś dziwnego, coś nietypowego w tej sytuacji. Portfel leżący na podłodze, nie będący w kieszeni innego obiektu, wzbudza alarm. Następnie następuje szybkie zatrzymanie. Obiekt używa hamulca. Proszę zwrócić uwagę, jak kurczowo zaciska palce na hamulcu. Taka sytuacja zawsze jest wysoce emocjonująca. Następnie przychodzi myśl o pieniądzach. Pieniądze, na które można kupić mnóstwo rzeczy. Ile pieniędzy może być w takim portfelu? Wyobrażamy sobie, że będzie tam fortuna. Obiekt podnosi portfel. Oczywiście są tam pieniądze. Pieniądze są w portfelu i to nie jeden bank. To napawa oczywiście radością, ale niestety, gdyby były tylko pieniądze, sprawa byłaby prosta. W portfelu jest jeszcze dowód osobisty. To bardzo komplikuje obiektowi proces decyzyjny, ponieważ pieniądze nie są anonimowe. Pieniądze należą do konkretnej osoby, której imię, nazwisko i numer PESEL jest na dokumencie. Oddać czy nie oddać? W sytuacji z dowodem osobistym w grę wchodzi mnóstwo szczegółowych przemyśleń, którym zaraz się przyjrzymy. Na samym początku obiekt musi rozważyć szereg ważnych kwestii. Ile pieniędzy było w portfelu? Co można za nie kupić? Czy trzeba oddać portfel właścicielowi? Czy może lepiej zachować te pieniądze dla siebie? Może oddać same dokumenty? Trzeba to wszystko przekalkulować. Co mogę sobie za to kupić? Czy chciałbym pojechać na wycieczkę? Może chciałbym pójść na wakacje? Może mógłbym sobie kupić rower? To wszystko łączy się z sobą. Każda decyzja ma swoje konsekwencje. Kiedy wszystkie konsekwencje, wszystkie możliwości zostają przeanalizowane, dochodzimy do kolejnego etapu, mianowicie do rozważenia ewentualności. I proszę zwrócić uwagę, obiekt zaczyna ważyć, rozważać wszystkie ewentualności swojego postępowania. Czyli jeżeli odda pieniądze, czy dostanie zależne, jeżeli tak, to ile? Jeżeli nie odda pieniędzy, co będzie mógł za to kupić? Jaki poziom szczęścia zdoła osiągnąć dzięki tym pieniądzom? A co w sytuacji, w której kamery przemysłowe uchwycą tę chwilę, zapiszą ten moment, w którym obiekt nie oddaje portfela, przywłaszcza sobie pieniądze, ale po kilku dniach, po kilku tygodniach sprawa wychodzi na jaw. Obiekt zostanie oskarżony o kradzież. To nie jest dla niego korzystne. Każdy z tych wyborów ma swoją wagę, ma swoją konsekwencję. Kiedy obiekt rozważy już wszystkie treści, dochodzimy do kolejnego etapu, ostatniego już. Czyli wyliczenia korzyści. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele różnych danych wprowadza obiekt do naszego kalkulatora korzyści. Są to na pewno nominalne, są to na pewno ceny w sklepach. Jest to procentowa kwota znalezionego. Jest to ewentualna korzyść, być może z nawiązania nowej przyjaźni, w sytuacji, w której oddałby te pieniądze, oddałby portfel. Jest to kara, czy wymiar kary, który by poniósł, gdyby pieniędzy nie oddał, a sprawa zostałaby ujawniona. To wszystko wymaga konkretnych obliczeń. Mamy ostatnie wyliczenia. Wszystko jest jasne. Obiekt ma czarno na białym, co trzeba zrobić. Oczywiście wynik nie mógł być inny. Decyduje się
oddać portfel właścicielowi. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Pstryków z Etyki. Dzisiaj R jak rozwaga. No właśnie, czym jest rozwaga? Kiedy używamy rozwagi? Ciągle używamy rozwagi. W każdych momentach ona nam się przydaje i my z niej bardzo często korzystamy. Ale kiedy tak się zastanowię, to nie przypominam sobie, żebym rozważał codziennie jakieś kwestie. Bo te procesy dzieją się błyskawicznie i bardzo szybko. Czyli chcesz powiedzieć, że jeżeli na przykład schodzę po schodach, to rozważam, czy mam biec po 2 stopnie, czy może zaryzykować po 3, czy schodzić po 1. Oczywiście, na dodatek bierzesz od razu wszystkie konsekwencje. Kiedy biegnę zbyt szybko korytarzem lub w jakimś miejscu w szkole, od razu też błyskawicznie podejmuję te działania, analizy i rozwagi. Rozumiem, czyli kiedy przebiegam przez pasy na skrzyżowaniu, też ten element musi się pojawić, ponieważ rozważam, czy samochód, który jest odpowiedniej odległości zagraża mi, czy nie. Idąc dalej, wsiadam do tramwaju, czy kasuję bilet, czy nie kasuję. Ja to tylko jeden przystanek. Rozważam, czy mam szansę przejechać, czy nie. I czy jest to w ogóle moralne, czy to jest prawie dobre. Czy ta pani, która tu stoi, może ona powinna siedzieć, a nie ja. To też jest element rozwagi. Rozumiem, czyli idąc dalej, czy też może wyżej, rozważamy, czy uczymy się do sprawdzianu, czy będziemy liczyć na ściągę. Tak. Wybieramy taką szkołę, czy inną. Mhm. Czy będziemy pracować w takiej firmie, czy w innej. Mhm. Czy zakładamy rodzinę, czy nie zakładamy. Czy pomóc komuś, czy nie pomóc. Czy powiedzieć, czy nie powiedzieć. Czy zrobić, nie zrobić. Powiedzieć, zatrzymać się. Wszystko jest elementem rozwagi. To znaczy, że błyskawiczne nasze myśli, które przebiegają w naszym mózgu, nie rejestrujemy tego całego procesu, ale gdybyśmy... A jest to proces, tak, świetnie to nazwałeś. A gdybyśmy umieli to spowolnić, to mogłoby się okazać, z dużą pewnością, prawdopodobieństwem dużym okazało się, że te wszystkie elementy, o których mówiliśmy na filmie, tak, pojawiają się. Czyli ten element przede wszystkim pierwszy, czyli uwagi, uważności. Żeby to dostrzec. Pojawia się nowa sytuacja, więc my dostrzegamy jej nowość, inność, tak, zatrzymujemy się, tak, i rozpoczyna się cały proces. Analizy, przemyśleń, łączenia elementów. Tak, tak, jak to łączymy elementy jak domino. Pewne układy dają rozwiązania takie, inne układy dają rozwiązania inne. Oczywiście. Kiedy wyczerpiemy wszystkie możliwości, musimy je rozważyć, które dla nas są najlepsze, które są najkorzystniejsze. Oczywiście. Kiedy rozważymy wszystkie za i przeciw, wszystkie możliwości i konsekwencje, zaczynamy to obliczać, wyliczać, jakie rozwiązanie jest dla nas najbardziej korzystne. Czyli które działanie przyniesie najlepsze dla mnie rozwiązanie. Po przeliczeniu tego wszystkiego wychodzi nam coś, co w głowie jest aktem decyzyjnym, który stwierdza robię lub nie robię. Można zatem powiedzieć, że rozwaga jest istotnym elementem etyki. O, jak najbardziej. To jest coś, co powinniśmy trenować ciągle, co każdy z nas powinien cały czas mieć w sobie i po prostu trenować. Czy można byłoby rozważyć teoretycznie sytuacje hipotetyczne, na przykład trenować rozwagę w taki sposób, tak, że wyobrażamy o to sobie, że wylądowali kosmici i teraz czy uciekamy, czy z nimi rozmawiamy? Oczywiście, jest to bardzo pomocna metoda. Drugą pomocną metodą jest po prostu to ta uwaga i zatrzymanie się, czyli nie działanie zbyt pochopne. Zbyt pochopne, zatrzymujemy się, rozliczamy to wszystko, obliczamy. No to jest przepiękny trening dla samej rozwagi. Jawi mi się, że przynajmniej jeden system etyczny oparty jest o wyliczalność. Myślę tu o utylitaryzmie. Tak? W utylitaryzmie mamy sumę dóbr i możemy bez pomyłki wyliczyć, które rozwiązanie jest lepsze. Oczywiście są osoby, które uważają, że ten system nie jest doskonały. Słuchajcie, trenujmy rozważność, bo ona zaprocentuje i przyniesie nam szereg
korzyści. A może po prostu bądźmy rozważni. Miejcie w swoich sercach mądrość i rozwagę. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia wkrótce.